Dziś w kawie czy herbacie. Sekrety iluzji zdradza Jędrzej Bukowski, czyli polski David Copperfield. Brawa, Ewelina i Jędrzej Bukowscy, choć nie wiem, czy nie powinna powiedzieć Jędrzej Bukowski ze swoją asystentką, a jednocześnie żoną. Zapraszamy Was bardzo gorąco do nas. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, zapraszamy. Jędrzej jest jednym z naszych najlepszych iluzjonistów, nazywa się go często polskim Davidem Copperfieldem. Zapewniamy, że jest w tym określeniu wiele, wiele prawdy. No tak, ale jest to także człowiek, który jest, co mnie zawsze zaskakuje, jak o tym myślę, wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej. Człowiekiem nauki, chciałoby się powiedzieć. Teraz pytanie, co ma iluzja wspólnego z nauką, albo jak wiele ma wspólnego z nauką? No tak naprawdę iluzja głównie ma dużo wspólnego z nauką, zwłaszcza z tą nauką techniczną. No bo te wszystkie rekwizyty magiczne to najczęściej są bardzo, bardzo takie skomplikowane. Czyli wiedza naukowa bardzo pomaga Ci w opracowywaniu numerów iluzjonistycznych, tak? Tak, dokładnie tak. No dobrze, ale każdy iluzjonista strzeże swoich sekretów jak oka w głowie, a Ty prowadzisz wykłady, z tego co wiem, pod hasłem iluzja, a współczesna technika. Jak udaje Ci się to pogodzić? W czasie tych wykładów to zdradzam może nie tyle sekrety swojej kolegów po fachu, co naprawdę zdradzam, jak niektóre rekwizyty historyczne iluzjonistów były rozwiązane. I na tej podstawie tłumaczę pewne zasady fizyki i wszystkie te prawa. Ale nie są to współczesne, to nie są współczesne sekrety. Także nie odbieramy sobie publiczności, nie zdradzamy tych naszych sekretów, ponieważ nie moglibyśmy występować. Nikt by na nasze występy nie przychodził, także nie moglibyśmy sobie czegoś takiego zrobić. To jest łatwe, bo to tam z fizyki i wszystko jest logiczne. No, ale mówisz, że to są dawne, pokazujesz te dawne instrumenty, którymi się posługiwali iluzjoniści. A jak bardzo rzeczywiście one się różnią od tych współczesnych? Przecież iluzja, mam wrażenie, to zawsze jest to samo, taka próba oszukania widza. Znaczy ogólnie zasada iluzji się nie zmieniła, dalej jest to, najważniejsze jest odwrócenie uwagi. Każdy powie, oczywiście. Zmieniły się rekwizyty. Zmieniły się trochę rekwizyty, ale tak naprawdę wydaje mi się, że te na przykład z XIX wieku robione przez Jean Roberto Dain były bardziej zaawansowane niż obecne rekwizyty nawet Davida Copperfielda, ale to jest moje prywatne zdanie. No tak, ale dzisiaj iluzja to są wielkie, opracowane, artystyczne spektakle, widowiska, prawda? To rzadko już dzisiaj jest tylko stolik, kapelusz i królik.
Też tak jest, że jest cały czas stolik kapeluszy tak królik, ale oczywiście jest tendencja do tego, to zapoczątkował to Copperfield, żeby faktycznie sztuka iluzji to były światła, dym, szkło i piękne kobiety. No właśnie, piękna kobieta jest. Pytanie, kto za to wszystko odpowiada? Czy Jędrzej jest takim mózgiem całej operacji, czy właśnie Ewelina? To znaczy, ja się zajmuję organizacją, zajmuję się wymyślaniem choreografii, zajmuję się rozmowami z klientami. Pomagam, staram się też mieć jakąś część artystyczną w tym, ponieważ no, uwielbiam tutaj opracowywać i szukać jakichś nowych pomysłów dla tych naszych nowych aranżacji, dla tych naszych nowych iluzji. Ale tak naprawdę Jędrzej jest z góry, ponieważ on ma zdecydowanie większe umiejętności i ja pracuję, będę próbowała go jakoś dogonić, ale to zdecydowanie on jest naszym tutaj najważniejszym człowiekiem w naszym ekipie, bo nasza ekipa czasami 8 osób liczy, także... Muszę to sobie nagrać, co mówi. Nagrać sobie będziesz odtwarzać w trudnych chwilach tak zwanych. Tak. A jak długo trwa przygotowanie takiego show? Bo mnie to zawsze zastanawia, czy to jest tak, że bierze się najpierw pomysł na ten trik, a dopiero potem cała otoczka? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Znaczy, ten numer, co teraz pokazaliśmy, to dobre pół roku nam zajęło, żeby dopracować, żeby najpierw opracować pomysł, potem zbudować rekwizyta, potem to wszystko wyćwiczyć. No, powiem, że szczerze mówiąc, że tutaj większą rolę miała małżonka, bo ona się pojawiła, ja tylko pojawia to byłem asystentką. Tak, ale Jędrzej z kolei opracował tę sztukę, także to jest sztuka jego autorstwa. To staraliśmy się, żeby była oryginalna. Ale często to jest po parę lat. Ale rozumiemy, że czarujecie siebie nawzajem cały czas. Staramy się bardzo. No to w takim razie życzymy tych czarów jak najwięcej i tego, by Państwo poddawali się temu wrażeniu, bo choć nie lubimy być oszukiwani, to mam wrażenie, że iluzja jest jednym z tych momentów, kiedy to oszustwo nas cieszy i to jest chyba najpiękniejsze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia.